Monika Skrocka. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor Michał Zembala. Panie Michale, chciałabym, żeby powiedział pan kilka słów o sobie. Dzień dobry, pani Moniko. Jestem 47-letnim facetem, dojrzałem już, jak sądzę. Ojcem trójki wspaniałych dzieci, mężem i lekarzem. Kardiochirurgiem, transplantologiem, lekarzem w trakcie specjalizacji z chirurgii naczyniowej, który jest po wielu zawodowych doświadczeniach i przed wieloma nowymi wyzwaniami. A kim pan chciał być jako dziecko? No bo to też w pewien sposób już miał pan trochę nałożony ten filtr lekarza, więc to takie też ciekawe. A wie pani, jako dziecko to bardziej chciałem być, ta ścieżka kariery moja bardzo się zmieniała. Pamiętam, że jako przedszkolak czy jako szkolny chłopak chciałem wywozić gnój, bo mi się bardzo podobało. Dorastałem w Krzepicach, każde wakacje spędzałem w Krzepicach koło Częstochowy i najbardziej na świecie podobały mi się takie traktory, które takie beczkowozy woziły, więc to było moje marzenie. Potem to się zmieniało oczywiście i gdzieś tam ta lekarska profesja wchodziła w grę. Pamiętam, jak wraz z moją siostrą Joanną wtedy bawiliśmy się lalkami i wstrzykiwaliśmy tym lalkom różne substancje od atramentu, niestety po wodę, więc to był taki pierwsze zetknięcie może z lekarską profesją. Natomiast później w szkole średniej to raczej modyfikowało w stronę biznesu i prawa, by zakończyć na medycynie rzeczywiście już po szkole średniej, ale także na medycynie będąc, a raczej chciałem wiązać swoją przyszłość z kardiologią interną i intensywną terapią niż z kardiochirurgią, w której ostatecznie wylądowałem, a to dlatego, że jakby ilość czasu, którą ojciec poświęcał na pracę, jak pani ma marzenie codziennie w domu, to raczej nie marzy pani o tym, jak ktoś ma Ferrari, tak myślę, w garażu, to nie marzy o tym, żeby mieć to, bo to już ma. Więc ja kontakt z tą kardiochirurgią miałem od wczesnych lat i wiedziałem, czym ona jest. No i dopiero później, w czasie mojego pobytu w Ameryce, zmieniłem zdanie i wróciłem na tą ścieżkę kardiochirurgiczną. Także ta moja droga była taka dość kręta, zawiła i chyba dalej taka jest. Ale jednak no właśnie, bo większość z pana rodzeństwa wybrała inną drogę, prawda? Być może też właśnie patrząc na to, jakie są koszty tego wszystkiego, prawda? Bo sam pan zresztą mówił, że pana taty nie było często w domu, prawda? Więc to pewnie też się tam jakoś przekładało na te decyzje zawodowe. No i właśnie, tutaj no pańskie rodzeństwo zostało tam notariuszem, iberystką, natomiast pan wybrał kardiologię, potem kardiochirurgię. Czemu? Największy wpływ na moją decyzję finalną miał pobyt w Stanach Zjednoczonych, gdzie byłem odpowiedzialny za prowadzenie badań naukowych wtedy nad komórkami macierzystymi. Te badania prowadziliśmy na zwierzętach i nasze laboratorium było malutkie na początku, bardzo małe. Składało się z 3 osób raptem, techników i lekarza, mnie. I wówczas musieliśmy, pracując na psach i owcach, znieczulić te zwierzęta, prowadzić zabiegi wewnątrz naczyniowe, czyli koronarografię, cewnikowanie serca, ale także drobne zabiegi chirurgiczne. I tak, mając te trzy jakby specjalności, które musiałem wykonywać no sam, bo nie było personelu, więc i prowadzenie znieczulenia tych zwierząt, i endowaskularne elementy i zabiegowe elementy, to wówczas stwierdziłem, że te zabiegowe, to takie przysłowiowe grzebanie w tym ciele jest najfajniejsze z tych trzech, jest takim najbardziej kreatywnym procesem. Więc to mnie przekonało do tego, żeby jednak zrezygnować, i w 2007 roku zarzuciłem ścieżkę kardiologii i wróciłem na kardiochirurgię.
No właśnie, bo no mimo wszystko gdzieś tam już prowadząc swoją pan ścieżkę zawodową, no miał pan tą łatkę syna zębami. Co pan myśli o nepotyzmie? No ta łatka, no każdy jest synem kogoś. Nepotyzm jako definicja, to przecież ułatwienie ścieżki kariery, czy wręcz załatwianie, czy nominowanie członków rodziny do wyższych stanowisk i pewien sposób przekazywanie władzy. Czy miało to miejsce w naszej rodzinie? Można na to tak spojrzeć. Oczywiście, przecież ojciec był szefem kliniki, której potem ja byłem szefem. Czy to nepotyzm? Byłby, gdyby to wynikało z czystej nominacji, prawda? Czyli ja nic nie robię, siedzę sobie, jestem podrzędnym lekarzem i średnim operatorem, a ojciec jako kierownik mówi, ty będziesz moim następcą. No, tak to nie było, to wiemy, ponieważ dorobek, który zgromadziłem przez lata, się bronił. Oczywiście można powiedzieć z drugiej strony, że cały ten dorobek był dziełem ojca, a nie moim własnym, więc każdy znajdzie pewne wytłumaczenie tego zjawiska. A czy to w Zabrzu było tak aż widoczne? No może było, bo ojciec był bardzo silną osobą, medialnie przecież rozpoznawalną, więc tym bardziej to zjawisko mogło być widoczne przez bardzo wielu nieprzychylnych jemu i mnie osobom. No, takie właśnie, taka retoryka była na rękę. To najłatwiej było zawsze wypunktować fakt, że jest i stary zębala, i młody zębala. Tylko jakby zapominamy, że w polskiej medycynie takich sytuacji jest bardzo wiele. Czy one są złe? No niekoniecznie, bo przecież jeżeli ktoś dorasta w domu, gdzie ta lekarskość, to poczucie niesienia pomocy komuś innemu jest stale obecne, no to ten człowiek dorasta w tym klimacie, stara się być takim samym dobrym lekarzem i to jest raczej wartość dodana. Oczywiście niedobrym jest, gdy ta nominacja dzieje się wówczas, gdy syn czy córka jest osobą, która zawodowo nie spełnia kryteriów, prawda? Nie spełnia pewnych kryteriów. To, panie Michale, jest taki właśnie bardzo ciekawy temat, bo ja już chyba z rok temu rozmawiałam właśnie z taką znajomą, która jest dyrektorem w bardzo dużej firmie, organizacji i tam też mówiła, że po prostu to nawet nie była taka właśnie typowo rodzinna historia, ale samo to, że znała osobę, którą rekrutowała, która potem miała być jej podwładnym. I rzeczywiście ta druga dziewczyna miała bardzo wysokie kwalifikacje i wybijała się na tle jakby reszty kandydatów. Natomiast no właśnie, już gdzieś tam było to z tyłu głowy, czy nie zostanie, prawda, nawet reputacja tej osoby, tego dyrektora, prawda, potem nie zostanie troszeczkę tak nadwyrężona przez to. Więc to tak jak pan powiedział, no to jest taki trudny temat, natomiast no też trzeba patrzeć przez te kwalifikacje, tak, które no zero-jedynkowo, tak, no pan też posiadał, tak, to doświadczenie. Więc kwalifikacje, które warto przetestować, to znaczy skonstruować tak konkursy i tak przeprowadzać te konkursy, żeby kryteria wygrania bądź przegrania danej posady, nominacji były jasne. No, przypomnę tylko, że w konkursie, który przegrałem wówczas na kierownika kliniki, startował mój kolega, kontrkandydat, bardzo zdolny chirurg, który dziś dowodzi Zabrzem, którego dorobek był zdecydowanie mniejszy, więc jakby kryteria niech będą jasne, niech ta zasada, niech ta gra ma jasne zasady, wówczas możemy mówić o nepotyzmie albo i nie, o kryteriach albo i nie, o uczciwości albo i nie, więc samo przyklejenie nepotycznej łatki jest średnie, słabe. A warto wspomnieć, że właśnie w Polsce, nawet w kardiochirurgii, nawet w stolicy, taka sytuacja istnieje, nikomu nie przeszkadza. Więc wszystko zależy chyba od kontekstu. No
To zawsze. Więc oczywiście, że takie tych kryteriów. Panie Michale, no jest Pan właśnie znanym specjalistą i w swoim środowisku i poza nim, profesorem, bardzo ambitnym człowiekiem. Czy świadomie chciał Pan zarządzać ludźmi? Czy tak trochę się po prostu ułożyło, tak? No bo to ciężki kawałek chleba. Trochę Pan też o tym wiedział. Jakby pewnie ta ambicja Pana pchała do przodu, tak? Jak to wyglądało? Z tym zarządzaniem muszę Pani powiedzieć, że było różnie. To znaczy zawód kardiochirurga jest zawodem opierającym się na bardzo wielu autorskich metodach. Jako operator przy chorym na sali operacyjnej, właściwie mając asystenta, wykonując zabieg, jest to coś, co robię ja sam, swoimi rękoma, myśląc, mając jakąś wyobraźnię, decydując, co przyszyję, w którym momencie, do czego i jak. Oczywiście współdziałanie na sali operacyjnej z takiej mikroskali, gdzie jest perfuzjonista, anestezjolog, pielęgniarka, jedna i druga, to jest zarządzanie może sytuacją, nie tyle ludźmi. Podczas gdy zarządzanie oddziałem jest zupełnie inną parą kaloszy. I będąc kierownikiem oddziału, koordynatorem, jaki tytuł wówczas miałem, stanąłem w takiej sytuacji, że musiałem sprostać nie tylko swoim ambicjom, ale i ambicjom tych ludzi, których miałem pod sobą. Bardzo wielu z nich, i to chciałbym podkreślić, było starszych ode mnie i pracowało w tej instytucji dużo dłużej. I to w wielu przypadkach ja od nich się uczyłem. W bardzo wielu sytuacjach oni gdzieś zawodowo przygaśli albo stanęli, podczas gdy ja cały czas pracowałem, żeby zdobywać kolejne kwalifikacje. Więc nasz poziom może nie tyle wiedzy, co zaawansowania jako operator, jako chirurg był różny. Ale wiedziałem, że będąc w pozycji koordynatora zarządzającego tym oddziałem, to już nie było o mnie, to było bardziej o nich niż o mnie. Więc to było pierwsze założenie. Żeby sprawdzić się w tej roli, to zasięgnąłem też rady innych i miałem świadomość tego, że no, nikt mnie tego nie nauczył, jak tym zarządzać. Miałem wzór ojca, który przecież zarządzał oddziałem przez wiele lat, ale czy ten wzór był idealny? Nie. Ponieważ on był bardzo autorytarnym szefem. Oczywiście pozwalał na bardzo wiele, ale wciąż to jednak był jego sposób zarządzania. Więc w tym celu skończyłem studia podyplomowe w Stanach Zjednoczonych, żeby nauczyć się, jak być liderem, jak sprawiać, że jednak to podwładne jest moim przedmiotem mojego zainteresowania, jego ścieżka kariery, jego rozwój, czy jej rozwój jest najistotniejszy. Czy to się udało? Mam wrażenie, że po części tak. Dziś bardzo wiele osób może powiedzieć, że nie, z czym się ja także zgadzam częściowo, ale patrzę na to uczciwie, to jednak mam wrażenie, że w bardzo wielu przypadkach to miało rację bytu i sprawdziło się, ponieważ bardzo wiele osób mocno się rozwinęło podczas tego mojego czasu jako zarządzający oddziałem. Bardzo wiele osób poszło do przodu, szczególnie rezydenci mieli bardzo dużo możliwości rozwoju, czyli rezydenci, czyli ci młodsi lekarze. Bardzo wielu awansowało w tych ścieżkach kariery dość szybko. Więc ja na pewno nie hamowałem, ułatwiałem i pomagałem w rozwoju. Tak widziałem swoją rolę przez cały ten czas. Oczywiście stawiając granice, bo będąc bardzo liberalnym człowiekiem, stawiałem granice dość szeroko. Ważnym było, żeby dana osoba, zespół tych granic nie przekraczał. Te granice naprawdę były mocne i szerokie, więc można było po tym boisku biegać dość,
dość swobodnie i wszyscy te granice znali. Natomiast no właśnie, bo to z mojego doświadczenia, tak jakby też znając wiele osób, też szkoląc, no widzimy wszyscy, że jakby no trudno być liderem w dzisiejszych czasach. No i zresztą jakiś czas temu robiłam taki wywiad z Witkiem Kowalskim, byłym zarządzającym Nike, no i też robiliśmy taki potem powywiadowy takie wyzwanie, w którym było takie pytanie właśnie, jaki powinien być lider, prawdziwy lider. No i szczerze mówiąc, ja wtedy czytając też te wypowiedzi, nie byłam zaskoczona, ale rzeczywiście to też pokazywało taki kontekst na raz, jak mamy różne wymagania, prawda? Jak one są czasami nierealne, jak czasami są oderwane, albo to są takie, wie pan, takie troszeczkę napompowane puste słowa, w które można by było wrzucić wszystko. No i co pana zdaniem powinno cechować takiego właśnie prawdziwego lidera i jak ma się to do rzeczywistości? To słowo lider, mam wrażenie, jest często nadużywane. No, i trudno mówić o jednym typie przewodzenia, o jednym sposobie przewodzenia. Każdy z nas wymaga troszeczkę innego przewodnictwa, innego lidera w różnym czasie. I niech przykładem będzie COVID, gdzie czas pandemii, gdzie może takie zarządzanie bardziej wojskowe się sprawdzało, taki system pracy i dowodzenia bardzo zadaniowy. Po COVID-zie to zupełnie przestało mieć rację bytu i wówczas bardziej coachingowy, bardziej indywidualny. Więc różne sposoby i trudno mówić o jednej definicji. Na pewno lider powinien być osobą, która jest pracowita, która swoim przykładem pokazuje, że pracować należy w taki, a nie inny sposób, że nie boi się wyzwań, że bierze na siebie odpowiedzialność i to właśnie myślę, że ten ownership, czyli to ta odpowiedzialność za decyzję także zespołu jest niezwykle ważna, tak żeby zespół czuł się bezpieczny, to znaczy nawet w sytuacji trudnej członek zespołu będzie wiedział, że to właśnie jego szef, jego lider weźmie na siebie odpowiedzialność za popełnione błędy także zespołu, czy jego własne. Więc to jest odpowiedzialny lider, przewodnik. Pamiętajmy to takie znane powiedzenie profesora religii, żeby móc zapalić innych, samemu trzeba płonąć. To jest taki piękna parafraza przewodnika, lidera. Nie popychać, a samemu płonąć, samemu dawać pewien przykład. Takim starałem się być i myślę, że w bardzo wielu przypadkach to działało. No właśnie, bo tutaj podał pan przykład profesora Zbigniewa Religii. No zresztą tak samo jak pański ojciec. Oni są pewnymi ikonami, tak? Niewątpliwymi autorytetami, też no, prekursorami w dziedzinie kardiochirurgii, kardiologii. No i czy w związku z tym też odczuwał pan zazdrość środowiska z tego powodu, tak? No bo nie każdy może mieć, to znaczy może każdy poznać, prawda, mieć jakiś tam kontakt. Ja sama gdzieś tam poznałam profesora Religię. Natomiast no nie każdy może mieć jakiś taką dobrą relację, prawda? Gdzieś tam wymieniać się różnymi poglądami, metodami, no tak jak pan. Czy pana zdaniem to było trudniejsze, jakby, czy jednak środowisko troszeczkę zazdrościło? No bo często jakby to też, o czym rozmawialiśmy na początku, tak, że często gdzieś pana tata pana namaszczał dalej, tak? Sam pan mówił zresztą o tym kiedyś, że jednak prywatnie pana tak bardzo nie chwalił, tak? Natomiast na forum no było pewnie to też tak różnie odbierane. Czy w związku z tym było panu trudniej prowadzić tą ścieżkę zawodową, czy łatwiej? Nie, myślę, że nie mówmy nawet o zazdrości środowiska, bo zarówno profesor Religia, chociaż ja nie znałem profesora Religii, nie miałem przyjemności, przywileju pracować z nim, więc trudno mi się wypowiedzieć. Natomiast ojciec był osobą bardzo otwartą i każdy, kto tylko pragnął tego kontaktu z nim, ten kontakt otrzymywał. Więc myślę, że tutaj nie było żadnej zazdrości czy zawiści kogokolwiek o kontakt z
akurat z ojcem. Myślę, że profesor Religa był bardzo podobny, bardzo otwarty, bardzo serdeczny, więc każdy, naprawdę każdy, kto tylko chciał, miał do niego dostęp do ojca, numer telefonu. Także no tak, bardzo, ale to też nawet chodzi z panem Michałem o ten czas. No jednak pan był tym synem, prawda? Siłą rzeczy uczymy się troszeczkę też nawet przez bycie z kimś, prawda? Przez obserwację. Może nawet ktoś chciałby, ale nie miał odwagi, prawda? Gdzieś tam próbować. No myślę, że nie, bo ojciec był bardzo dużo czasu w pracy i bardzo dużo czasu poświęcał pracy, więc ten czas podzielony na praca versus dom, czy pracownicy versus domownicy, był, może powiedzielibyśmy współcześnie, zaburzony, ale dla niego był pewną normą, więc jeżeli mielibyśmy to podzielić na procenty, to powiedziałbym, że 70% to była praca, a 30% to był dom, więc to raczej osoby z zewnątrz miały nieraz lepszy kontakt niż domownicy. O, i myślę, że to i moje rodzeństwo by mocno potwierdziło, i moja mama, że nieraz właśnie osoby postronne miały większy dostęp do ojca niż my. Mm-hmm. Ale czy to, no dobrze, no to widział pan też właśnie to, ten nadmiar pewnie też pracy, prawda? No bo jakby wszystko, jakby no, pana tata żył tą kardiologią, tak? Więc to, więc jak to wpływało, bo na przykład kiedyś Paulina Młynarska mówiła o tym, że jednak ona musiała często udowadniać, prawda? Jednak swoją wartość, żeby to nie było tylko przez pryzmat nazwiska. Wspominaliśmy już dziś i rzeczywiście człowiek musiał cały czas udowadniać, że jednak to, co osiąga, to co osiągnął, to, co robi teraz, no nie jest z nadania, czy z tego, że się nazywa człowiek tak, a nie inaczej, tylko z ciężkiej pracy. To udowadnianie... Nie, ojca nie dało się nawet dogonić, więc to w ogóle było bez sensu, żeby próbować. To był człowiek niezwykle utalentowany, niezwykle pracowity. To był człowiek, który naprawdę potrafił zjednywać ludzi. To zupełnie inna persona, innego formatu. Mhm. Także moją filozofią było raczej pracować tak mocno, by być gdzieś w tle, by pracować na rzecz rozwoju szpitala i może mniej budować markę osobistą, budować samego siebie, ale budować czy utrzymać to, co on do tej pory stworzył. To był taki mój cel, o którym wspominałem wcześniej w jednym z wywiadów, żeby utrzymać to, co on stworzył. To było dla mnie niezwykle ważne. I chyba to też był błąd, bo było dla mnie ważne, chyba wielu nie dzieliło tego celu. Mm-hmm. A nie miał pan ochoty taki rzucić wszystkiego i operować, robić to jednak, co pana tak właśnie zapaliło? Będąc zarządzającym, nie miałem na to aż tak dużo czasu, to zawsze wspominałem, że ten mój profil pracy się mocno zmienił. I proszę sobie wyobrazić taką sytuację, w której jako zarządzający oddziałem bym operował, szczególnie te trudniejsze zabiegi, operowałbym bardzo dużo. To w czasach trudnych, w czasach COVID-u, gdzie tych zabiegów było mniej, mogłoby być odebrane przez jako wręcz krzywdzące dla nich. To znaczy... No ja, szef, operuję cały czas, a oni operują mniej, albo tylko asystują, albo są od innej pracy. Przecież inna praca to też przyjęcie chorych, opieka nad chorymi, no szereg innych zadań lekarskich. Więc moja filozofia była raczej odwrotna. To oni są najważniejsi, czyli zespół jest najważniejszy i ich rozwój jest najważniejszy. Czy tego zespołu, zespół jest, proces rozwoju jest najważniejszy, więc... Ja wręcz oddawałem zabiegi. Ale mi chodziło, panie Michale, bardziej o to, czy nie miał pan ochoty po prostu rzucić zarządzania, że jednak zajmie się pan, prawda, tą swoją działką, czy jednak nie, tak? Jednak to było tak... To jest fajne, zarządzanie jest fajne, kreowanie rozwoju jest i kierunku
rozwoju oddziału jest naprawdę czymś ciekawym. To jest pewien proces tworzenia, pewien proces tworzenia także ludzi, budowania ich charakteru i umiejętności, więc pod tym względem to jest ciekawsze. No właśnie, a mam jeszcze pytanie tak odnośnie właśnie takiej pracy lekarza, no bo to jest jednocześnie zresztą zarządzającego też, no bo to jest pewna taka praca na takich wysokich obrotach, prawda? Ciągle pod telefonem, prawda? No bo w pana pracy realnie to jest kwestia życia i śmierci. Czy taki stres z tym związany, czy tak jak mocno wpływa na człowieka? Czy dbając o innych potrafił pan też, czy potrafi pan nadal dbać o siebie? No bo to też się mówi o tym, że szef bo tu wchodzi, tak? Więc. Muszę pani powiedzieć, że przez cały ten czas zarządzania oddziałem w Zabrzu to był mega intensywny czas. Oczywiście bardzo trudny był czas COVID-u, to były te lata 2019-2020, 2021 jeszcze trochę. 2022 to już czas, kiedy wyszliśmy z pandemii w dużym stopniu i to zarządzanie się zmieniało, ale stres był stale i praca była bardzo intensywna i to sprawiało, że właściwie ja nie miałem czasu na nic innego niż praca. To źle. To był na pewno błąd i myślę, że tego błędu nie należy popełniać raz jeszcze, więc trzeba zachować pewien balans. Z drugiej strony dziś wiem i mogę tak powiedzieć, że to był błąd. Wówczas nie uważałem, że to był błąd. Ja mam taki wgląd w to, co robię i zawsze każdego dnia siadałem i się zastanawiałem, no dobra, czy to można byłoby zrobić inaczej, czy my moglibyśmy pójść inną drogą, czy to, co robię, jest dobre. Co więcej, parę osób zaufanych zawsze pytałem, czy ta ścieżka i te decyzje, które podejmuję, są dobre, żeby w ten autorytaryzm tak bardzo nie popaść, żeby nie było takiego zjawiska, że ja nikogo nie słucham. Ale i wówczas wiem, że te decyzje były podejmowane no, w zgodzie z tą strategią podjętą i raczej nie miałem wątpliwości co do ich słuszności. No dziś, patrząc wstecz, myślę sobie, że jednak sporo tych błędów było, a błędy wynikały z zachwiania równowagi między pracą a jakby życiem osobistym, życiem normalnym, życiem takim poza pracą. No właśnie, bo to jakby też obserwując pana, no widać, że każdego pacjenta bardzo personalnie pan traktował. A to też zresztą tak z perspektywy pacjenta nie jest też takie częste mimo wszystko. Jakie takie właśnie zaangażowane podejście, więc no bo generalnie lekarze też z natury czasami no nie wyglądają na najzdrowsze osoby, prawda? Bo tak jak pan mówi, no trudno to jest gdzieś, a z drugiej strony, no realnie, jeśli ja bym odmówiła czegoś klientowi, no to u mnie no świat się nie zawali, tak? Gdzieś tam coś może zostać przełożone, tak? Chociaż ja nie przekładam żadnych terminów. Natomiast no u pana jest to rzeczywiście jakaś tam sytuacja życia i śmierci. Czy w takim, czy w takiej pracy właśnie można dbać o siebie? Ja właśnie myślę, że współcześnie bardzo wielu lekarzy jest bardzo zadbanych. Ta kultura fitness, nazwijmy ją, dotarła także do środowiska lekarzy i bardzo wielu moich kolegów, koleżanki to są osoby mocno wysportowane, uczestniczące w wielu dyscyplinach sportowych, ćwiczące i to jest bardzo dobrze. I ja zawsze zazdrościłem tym osobom, że znajdują czas teraz i mają pewien taki drive, żeby to robić. Ja sam nigdy nie chodziłem na żadne siłownie czy fitnessy, uważając to za stratę czasu i niepotrzebną czynność. Był absolutny błąd. I jak zacząłem teraz ćwiczyć z takim moim osobistym, personalnym trenerem Konradem, gdzieś pół roku temu, to widzę, jaka zmiana nastąpiła także u mnie. Ja się zdecydowanie lepiej czuję, więc to jest coś, co w naszym młodym środowisku lekarskim wciąż jest, myślę, na topie. Bardzo proszę popatrzeć na chociażby osoby, które są na Instagramie czy na Facebooku, które są lekarzami, które bardzo sprawnie dzielą czas między pacjentów, zawodowe życie, a prywatne życie i pewne rozwijanie swoich pasji. Więc cieszę się, że taka sytuacja jest, to prawidłowo, to nic nagannego. Natomiast pacjent, szczególnie na kardiologii, kardiochirurgii czy transplantologii i w
pacjent niewydolny krążeniowo, to pacjent, który wymaga bardzo, bardzo dużo uwagi. I jeżeli jest zespół ludzi, którzy mają odpowiednią wiedzę, którzy mają odpowiednie zaangażowanie, którzy mają zaufanie jeden do drugiego, którzy tworzą dane miejsce, to wtedy można dzielić się rolami i ten nakład pracy jest mniejszy. Mogę powiedzieć, że myśmy byli w trakcie tworzenia takiego zespołu i bardzo dużo rzeczy się udało, jednak cały ten proces został oczywiście zakończony gdzieś nawet nie w połowie, więc sądzę, że gdybyśmy rozmawiali dziś w roku 2023, to mógłbym Państwu powiedzieć, że ten proces został ukończony i właśnie tak wygląda moje i innych kolegów, koleżanek życie, że pewien proces został wdrożony, zespół jest scalony i praca toczy się dużo mniejszym tempem. Wykonujemy to samo, ale mniejszym nakładem sił i środków. No mniejszym kosztem, prawda? Bo jakby to ja akurat mało jestem na Instagramie, znaczy na Instagramie w zasadzie w ogóle, na Facebooku mało. Natomiast no też czasami mamy takie, ja przynajmniej mam takie wrażenie takiego, wie pan, kolorowania trawy na zielono, tak? Jednak no, mamy te 24 godziny na dobę, tak? Sam pan ma też małe dzieci, tak? Jakby, no to też ja czasami mam tak, ja absolutnie nie lubię ćwiczyć, co też uważam, wiem, że jest dużym błędem, ale no to też jest tak, prawda, że gdybym ja właśnie poszła tu, no to nie pójdę na przykład z moimi dziećmi gdzieś, prawda? No trzeba znajdować ten czas dla siebie, ale też jednak no, mamy ten czas ograniczony w pewnym sensie. Ale trzeba zadbać o siebie, bo praca zawodowa ważna, poświęcenie dla pacjentów ważne, ale z drugiej strony to tak jak jazda samochodem. Jeżeli ja o ten samochód nie zadbam, nie wymienię opon na czas, no to jak mi się przebije opona ze zużycia, to już dalej nie pojadę, więc nikomu nie pomogę. Więc sam będąc w niedyspozycji, nie będę w stanie pomóc nikomu innemu. Więc tak myśląc, no musimy o siebie zadbać, musimy troszkę tego czasu wygospodarować i zrobić coś dla siebie. Nie samo jakiegoś uwielbienia, czy też takiego poczucia, że jestem samolubny i robię coś dla siebie, ale właśnie poprzez robienie dla siebie robię dla innych, bo no, będę miał więcej siły dla tego pacjenta i dla procesu leczenia. Zresztą to się często mówi o tym takim topowym przykładzie, prawda, z maską tlenową w samolocie, że trzeba najpierw jakby jednak sobie komuś, prawda, więc... Jest, tak jest, dobry przykład. Więc to jest to zawsze takie obrazujące. Panie Michale, no bo, ale jednak często też się mówi, no bo pan jest taki bardzo propacjencki, natomiast no często się mówi o tej znieczulicy lekarzy, że tutaj też, no natomiast no ten pacjent też nie żyje w próżni, gdzieś dla kogoś to jest jakby wyjątkowa, jedyna osoba, prawda? Natomiast ona też czasami rokuje bardziej, czasami mniej. Pan jako lekarz ma tego świadomość. No i jak trudno spojrzeć właśnie na to z boku lekarzowi? Jakie są pana przemyślenia w tej kwestii? Trudno mi się wypowiadać o tej, jak pani to nazwała, znieczulicy lekarskiej. Myślę, że takie zjawisko jest minimalne. Natomiast filozofią moją było zawsze pomóc i to pomóc każdemu. To bym bardzo chciał, żeby to wybrzmiało, bo profil pacjentów, których leczyliśmy, szczególnie profil pacjentów przeszczepianych, był bardzo różny, ale raczej po trudnej stronie, po tej ciężkiej stronie. To byli pacjenci mocno schorowani, którzy przed sobą mieli naprawdę niewiele życia, więc przyjęliśmy filozofię zgodną z tym, co i ojciec zawsze uczył, że pacjent jest najważniejszy i tym, co religia uczył także, że nawet jeżeli jest niewielka nadzieja, to trzeba tą nadzieję jednak wykorzystać. Więc nie na wariackich papierach, ale mając do dyspozycji wiedzę zespołu, umiejętności i środki, jednak zaproponować takie leczenie, żeby ten chory z tego problemu wyszedł. To wymaga, jeszcze raz powiem, dużego zaangażowania, sporego czasu i stałego nadzoru nad tym procesem leczenia, bo margines błędu jest bardzo niewielki, więc
nie mówimy o jednym wykonaniu zabiegu, bo ten zabieg jest stosunkowo prosty i najmniej w tym całym procesie leczenia skomplikowany. Ten zabieg przeszczepienia serca czy jakiejś operacji kardiochirurgicznej to jest tylko, powiedziałbym, wycinek procesu leczenia. To jest taki element procesu leczenia. To, co dzieje się przed tym elementem i po tym elemencie, jest zdecydowanie bardziej istotne i zdecydowanie bardziej trudne. Więc przygotowanie chorego do tej transplantacji czy do zabiegu i opieka po wyprowadzeniu go z tego stanu do stanu względnego zdrowia, kiedy pacjent, który nie leżał, który nie chodził przez ostatnie 5-6 miesięcy, bo był cały czas przykuty do łóżka, no teraz musi stanąć, prawda? Musi zacząć funkcjonować normalnie. To się nie stanie z dnia na dzień, to nie jest zmartwychwstanie, to jest ogromny, długotrwały wysiłek i proces. Wysiłek zarówno dla pacjenta, jego rodziny, jak i dla zespołu leczącego. A na ile to jest tak obciążające psychicznie? No bo właśnie ma pan taką dziedzinę, gdzie no jest też spora śmiertelność, tak? Bo tak jak pan powiedział, no często zdarzają się ciężkie przypadki, prawda? Rodzina czasami to wie, czasami gdzieś tam się łudzi, że jeszcze da się lepiej to zrobić. Pan to pięknie powiedział, że to znaczy ja też uważam, że trzeba w życiu patrzeć na te wykorzystane szanse, tak? Że trzeba jakby wykorzystywać to maksymalnie. Natomiast to jest też jakby tak obciążające, no bo jednak często się mówi też o tym, ja gdzieś mimo wszystko uważam, że duża jest ta znieczulica w świecie medycznym, natomiast może mam inną perspektywę. I moim zdaniem, no właśnie, czasami to też się o tym mówi, że to jest taka maska obronna, prawda? No bo wtedy jakby no patrzę dalej, tak, nie idę w tą empatię. Tego jeszcze raz powtórzę, nie wiem. Ja mogę jedynie powiedzieć ze swojej perspektywy, perspektywy mojego zespołu, szczególnie tego zespołu, który krystalizował się w ostatnich latach działalności, czyli 2021-2022, taki zespół niewielki, który zajmował się pacjentami przeszczepianymi. I nawet jeżeli nam się udało obniżyć śmiertelność do 10-12%, co jest wynikiem, co było na zabrzańskie warunki wynikiem bardzo dobrym, to jednak musimy zdać sobie sprawę, że z 10 osób przeszczepianych jedna nie przeżyła. To jest taka statystyka. Czy można lepiej? Oczywiście, zawsze można lepiej. Kryteria doboru pacjentów będą tym czynnikiem, który zawsze będzie tą śmiertelność modyfikował. Jeżeli sięgniemy po pacjentów mniej chorych, no to ich rokowanie będzie zdecydowanie lepsze. Ale pamiętajmy o tym, że jednak sporo tych pacjentów umiera czekając i to jest takie zjawisko, któremu warto się przyjrzeć, któremu warto poświęcić trochę uwagi, że okej, wybierając pacjentów lżejszych, jednocześnie skazujemy tych, którzy gdzieś tam czekają na to, co nieuchronne. A mamy chociaż cień szansy, więc to jest taki, myślę, etyczny duży też problem decyzji. Ważne, żeby za te decyzje zawsze brać odpowiedzialność, zawsze uczciwie spoglądać na to, co się zrobiło i móc codziennie stając przed lustrem powiedzieć, tak, zrobiliśmy naprawdę kawał dobrej roboty. No tutaj jak pan to mówi, to bardzo pięknie zawsze mówił o tym Jerzy Wetulani, profesor też właśnie odnośnie tego, na ile właśnie, że zawsze się powinno każdego ratować, prawda, ale na ile to jest też jakby taka ta inna perspektywa, jakby też tej nieuchronności, tak, trochę czasami nawet męczenie tego pacjenta. Natomiast, no właśnie, tutaj zresztą to, o czym pan mówi, no też jakby pokazuje przekaz też nawet na Facebooku, prawda, jak ma pan takich fanów wśród pacjentów, więc to generalnie gdzieś broni trochę tej mojej teorii, że jednak to takie podejście jest bardziej wyjątkiem niż regułą. To ciekawe, ponieważ myśmy lecząc chorych zawsze, czy często unikali stosowania nazwisk,
Nie dlatego, że RODO, bo RODO oczywiście to powinno tak być, ale w bardzo wielu przypadkach pacjent był po prostu przypisany do danego stanowiska i był nazywany numerem. Może to brzmi tak niemiło, mało empatycznie, ktoś jest tam numer 2, numer 5, numer 6, ale to pomagało tak obiektywizować i troszeczkę odłączyć te emocje od tego, że ten pacjent czasem rokował lepiej, czasem rokował gorzej, ale był równy, to znaczy każdy był traktowany równo. Do tego zmierzam, że to i płeć, broń Boże, ale też wykształcenie, pochodzenie społeczne, czy też tytuł, no wszystko było nieważne w obliczu choroby. Każdy był zawsze równy. No tak, no ale wchodząc na salę operacyjną, gdzieś też pewnie jakoś pewne rzeczy dało się ocenić. No ciekawe to jest ten przykład właśnie, na ile to tak właśnie nie wpływa. No rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby ten obiektywizm był zachowany, bo zresztą też się często o tym mówi, prawda, że ktoś komuś już jakby się na biegu mówi, że ktoś jest właśnie no, za stary, za młody, za jakiś, prawda, więc gdzieś samemu się próbuje tą statystykę. Tak, tak. To jest trudne. To jest trudne także w transplantacyjnym świecie, ponieważ no, chociażby przytoczę wiek, jakby kryterium kwalifikacji bądź dyskwalifikacji od przeszczepu serca, 65 lat uznany w Polsce taki wiek. I teraz niedawno podszedł do mnie pacjent, który miał 66, mocno niewydolny i mówi, no dla mnie już w takim razie nie ma ratunku, a ja mam 66 lat, wyglądam. I pacjent, rok temu bym miał, bo jeszcze prawda w kalendarzu. No właśnie, to kryterium takie bardzo, bardzo mocne odcięcia, że dzisiaj 65 tak, a 66 nie, to jest moim zdaniem krzywdzące i nie powinno być tak rozważane. Więc szereg rzeczy, które jeszcze przed nami do wyjaśnienia, do jakby skorygowania. No tak, zresztą to znaczy wie pan, ja myślę, że to też czasami jest i ta statystyka, która no, zależy co z czym połączyć, tak, no bo siłą rzeczy w pewnym wieku, no gdzieś ta śmiertelność będzie też większa z innych powodów. Oczywiście, ma pani całkowitą rację. Jeżeli mówimy o chorych i przeszczepialiśmy, czy liczyliśmy przeszczepem chorych, którzy byli starsi, bo widzieliśmy, że raz biologicznie oni są młodsi, ale i bardzo dobrze rokują, bo są osobami sprawnymi, czy wcześniej były sprawnymi, także fizycznie, więc ten proces rehabilitacji miał szansę przebiegać sprawniej i te zabiegi przebiegały dobrze. Z kolei były osoby, które były starsze i rzeczywiście widać było, że ten proces ogólnoustrojowy tej starości jest już tak mocno zaawansowany, że nie jesteśmy w stanie już tego chorego, nawet mając najszczersze i najmocniejsze siły i chęci, wyprowadzić z tej kacheksji, w której on już był. Więc oczywiście, tak, tak, to przecież nie tylko serce się starzeje, cały organizm się starzeje. No i zresztą to tak nawet na ludzki rozum taki zwykły, prawda? Czasami jest ktoś właśnie w wieku 70 lat, kto wygląda na 45, tak? To już nie mówiąc o żadnej plastyce, tak? Po prostu jakby też chodzi o taką energię życiową, tak? Natomiast właśnie ktoś tam w wieku 50. Zresztą to i chyba też się pozmieniało, prawda? Nawet rozmawiałam o tym niedawno z babcią mojego męża, była taka historia, że właśnie, że kiedyś ludzie też wyglądali poważniej, prawda, niż teraz. Teraz, tak? Więc teraz może też trudniej określić i może to jest też to, o czym pan mówił wcześniej, że może mamy taką większą świadomość też dbania o siebie, prawda, i o ten umysł, i o to ciało, żeby ono jak najdłużej było jednak sprawne. Tak jest. Panie Michale, no ale to lepiej właśnie jest zapobiegać niż leczyć, a jaką mógłby pan dać taką najlepszą radę ludziom, żeby była jednak możliwość unikania tych wizyt u pana, tak, żeby jednak może trochę no, nie strzelić sobie w kostkę, no ale jednak wszystkim dużo życzymy i tak jak pan mówi, tak jakby temat jest niewyczerpywalny. Jak dobrze dbać o serce, tak, na ile też to jest tak realne do spełnienia w dzisiejszym świecie? To jest realne, ponieważ kultura takiego dbania o zdrowie wchodzi coraz mocniej także do Polski, jest bardzo mocno widoczna w ogólnoświatowym trendzie, więc bardzo, bardzo dobrze. Mówimy o tym coraz więcej, świadomość młodych pokoleń jest coraz większa, także sprzyjają temu rządowe inicjatywy
nie tylko mówi o polskim rządzie, ale i europejskich dyrektywach, o tym, że jednak produkty, które zawierają więcej cukru, musimy za nie więcej płacić, więc to wszystko służy temu, żeby zdrowotność, czy nasze zdrowie, poczucie zdrowia raczej rosło, żebyśmy żyli jak najdłużej i jak najzdrowiej. Żeby do mnie nie trafić, pyta pani, to ja raczej zapytam i życzenie moje jest inne, żeby znaleźć w tym życiu czas na regularne kontrole u lekarza, u lekarzy rodzinnych, u może specjalistów, którzy regularnie mogliby nam pomóc w ocenie naszego zdrowia i w momencie, kiedy choroba nadejdzie, bo nadejdzie, prawda? Dobranie odpowiedniego leczenia w odpowiednim czasie byłoby kluczowe, więc raczej wczesna diagnostyka, wczesne wykrycie choroby i skierowanie do właściwego leczenia jeszcze zanim doszło do powikłań tej choroby, to jest kluczowe. To jest coś, co myślę wielu kardiochirurgów, czy w ogóle chirurgów, o czym marzy, żeby leczyć chorego, który ma chorobę w początkowym stadium zaawansowania, a nie w późnym, kiedy jest już nie tylko zajęte serce, czy naczynia, czy narządy i kiedy ten zabieg staje się niezwykle trudny i rokowanie jest dużo, dużo gorsze. A to właśnie zależy od tego, jak szybko my tego pacjenta zdiagnozujemy, jak szybko wykryjemy chorobę, jak szybko przedstawimy pacjentowi pewną ścieżkę jego leczenia. Więc moim zdaniem wczesna diagnostyka, dobra diagnostyka, świadomość tego, że wielu z nas jednak będzie miało chorobę serca, ponieważ genetyczne obciążenie jest takie, a nie inne. I diagnozować, badać, obserwować i jeżeli czas nadchodzi, wówczas leczyć. To tak jak z zębem. Nie leczyć wtedy, kiedy już boli bardzo i człowiek chodzi 3 tygodnie z bolącym zębem i twarzą obrzękniętą, tylko wtedy, jeżeli już rzeczywiście widzimy, że coś z tym zębem jest nie tak, ale chodzimy raz na pół roku czy raz na rok do regularnej stomatologicznej kontroli. No tak, tylko to też jest, panie Michale, czasem takie życzeniowe, chociaż myślałam, że pan powie mi bardziej właśnie odnośnie tego, że nie stresować się, tak? I tak się zastanawiam, jak w dzisiejszym świecie się nie stresować. Nie da się. Stres jest elementem naszego życia, nie da się nie stresować. To jest... Zresztą wielu uważa, że stres jest właśnie tym czynnikiem, który poprawia funkcjonowanie, więc kawa ma także zbawienne działanie, więc to nie da się żyć bez stresu, nie da się żyć bez takich sytuacji, które sprawiają, że jesteśmy raz w lęku, raz w stresie, raz w radości. No to jest element życia. Trudno nagle się zamknąć i powiedzieć w pokoju i ja jestem szczęśliwy, ale z pokoju nie wychodzę, więc to też... nie tędy droga. Więc moim zdaniem, tak jak z samochodem, jak chcemy, żeby nam długo służył, dbajmy o niego. No ale to jest chyba właśnie rzeczywiście fajne, że są jakieś tam różne kampanie społeczne i o tym się częściej mówi, że jednak właśnie taki przegląd samochodu raz na rok, prawda, no to jednak sobie zrobić na urodziny, czy w jakimś terminie przeglądu samochodu, przegląd ciebie, prawda. Proszę zobaczyć, jak dużo dobrego zrobiły kampanie dotyczące raka piersi, te mobilne mamobusy, które jeździły, prawda, ta diagnostyka, która była dostępna powszechnie, to diagnostyka, to narzędzie, mamograf, przyjeżdżał do pacjenta wręcz, więc i na tej podstawie wiele osób, wiele kobiet mogło przebadać się profilaktycznie. Wiemy dobrze z statystyk, jak wiele nowotworów zostało wykrytych we wczesnej fazie i mogło być leczonych zupełnie inaczej z dobrym rokowaniem, więc jak najbardziej diagnostyka, profilaktyka raczej niż leczenie, żeby leczyć chorobę we wczesnym okresie, a nie wówczas, kiedy już mamy bardzo dużo powikłań. No ale to już też jest troszeczkę problem naszego systemu opieki zdrowotnej, bo myślę, że nawet dużo osób, jeśli chce się badać, to naprawdę nie zawsze dostanie te skierowania. I tutaj... Właśnie, o, to tutaj dotykamy ciekawego tematu, ale myślę, że ten temat wykroczy poza nasze ramy systemu ochrony zdrowia, który w Polsce nie jest najgorszy, muszę powiedzieć z perspektywy osoby, która podróżuje po całym świecie i naprawdę oczywiście każdy system można poprawiać, każdy system należy poprawić, należy modyfikować do
czasu, w którym żyjemy i wyzwań, które przed nami stawia. Natomiast nasz, spójrzmy na niego realnie, nie jest najgorszy. Myślę, że to, o czym pani wspomniała, wystawianie skierowań, to takie znamienne, że musimy pójść do specjalisty. No właśnie to jest element konieczny do zmiany w naszej kulturze, szczególnie kulturze naszej polskiej, że bardzo wiele tej diagnostyki, tej wczesnej terapii, ale przede wszystkim diagnostyki, powinno mieć miejsce u lekarza rodzinnego. To jest to miejsce, gdzie my powinniśmy przychodzić, gdzie powinniśmy właśnie tą podstawową opiekę mieć, tą podstawową diagnostykę. Specjalista jest wówczas, jeżeli już mamy chorobę i mamy chorobę wstępnie zdiagnozowaną i powinniśmy ją specjalistycznie leczyć. To musi się zadziać w naszych głowach i w naszej świadomości. Bardzo wielu pacjentów trafia teraz do poradni, w której przyjmuje jednej i drugiej, na przykład z nadciśnieniem tętniczym. Ja mówię temu pacjentowi, no wie pan, to ja jestem kardiochirurgiem i ja jestem już wtedy, jak trzeba leczyć powikłania strukturalne serca tego nadciśnienia, a nie po to, żeby ustawiać panu nadciśnienie, to nie moja rola. A, bo ja myślałem, że jak pójdę prywatnie, to będę miał to wszystko zrobione. Nie, 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 to właśnie my musimy pracować nad zmianą naszego światopoglądu, nad zmianą naszego... Ale jakby pan poszedł do z kolei lekarza rodzinnego, to by panu powiedział, to już mówię z perspektywy pacjenta, że od tego jest specjalista, że nawet żeby wypisać właśnie skierowanie, to proszę iść do specjalisty. I moim zdaniem... To się zmienia i mam wrażenie, że nowe programy, które są teraz realizowane przez Ministerstwo Zdrowia, sprzyjają temu, żeby to zmienić. I także rola lekarza rodzinnego się mocno zmienia. Lekarz rodzinny, rola jego nie polega na wypisywaniu skierowań do specjalistów, tylko na zapewnieniu podstawowej opieki i podstawowej diagnostyki. No tak, tylko z kolei, żeby tą diagnostykę zrobić, trzeba zrobić badania, prawda? I tutaj też już mamy problem, ale tak jak mówię, no nie będziemy też, ma pan rację, nie będziemy tutaj na siłę wykraczać i też, no bo to myślę, że to też jest takie jedno życzeniowe, drugie potem też wiemy, jak w zarządzaniu to jest realne, tak? Ale też proszę pamiętać o tym, co wspomniałem, że też w naszych świadomościach musi się zmienić, że tej opieki możemy szukać naprawdę gdzie indziej. Nie na końcu ścieżki, ale jest szereg specjalistów pomiędzy, którzy potrafią bardzo, bardzo, bardzo dużo. To znaczy, to jest świetne, co pan powiedział, bo uważam, że rzeczywiście nam ciągle brakuje tej świadomości, to znaczy może świadomość mamy, ale ciągle mamy taki niedobór czasu, prawda? I dopóki właśnie dobrze funkcjonujemy, też z naszej perspektywy, to nie mamy takiej motywacji, prawda, żeby gdzieś ten temat jakby dopilnować, więc no... Jeżeli czasu pani dotyka, to myślę, że nie mamy też czasu dla pacjenta i to wielokrotnie słyszę w poradni, że pacjent przychodzi dlatego, że on chce porozmawiać i mając świadomość może tego, że jest w poradni prywatnej, to on ma wręcz takie poczucie, że on tutaj jest cisza, spokój i on tutaj będzie wysłuchany, będzie mu przedstawione bardzo dużo, lekarz ma dla niego czas. Czy tak jest w rzeczywistości? Wszystko zależy od systemu, od lekarza, od tego, jaka to jest poradnia. Ja się nie do końca z tym zgadzam, bo pracując przy szpitalnej poradni, także poświęcałem temu pacjentowi tak samo dużo czasu, jak w tych prywatnych miejscach, więc to dla mnie to jest zawsze trudne do zrozumienia. No może dlatego, że ja nie chodzę, no okej. Okay, no właśnie, bo to może też by pan się zdarzył, bo to znaczy, ja myślę, też troszeczkę rozmawialiśmy o tych stereotypach, o czym pan powiedział, prawda, że żeby może tak, moja wizja jest taka idealistyczna. Może moja wizja jest taka idealistyczna. To ja mogę mówić tylko i wyłącznie o sobie. Ja poświęcałem temu pacjentowi czas tyle samo, niezależnie od tego, czy to jest takie miejsce, czy takie, czy śmakie. Wręcz
Nie ma No i dlatego tak pacjenci pana lubią i szanują, bo ja przyznaję z perspektywy pacjenta, że czasami nawet już potem sobie uświadamiałam, że jeśli za dobrze wyglądam, w sensie umaluję się, prawda, jakoś tak o siebie zadbam, to absolutnie właśnie lekarz nie podchodzi do mnie poważnie, prawda? Natomiast jeśli wyglądam na bardziej chorą, no to bardziej się temu przyjrzy, ale z tym czasem dla pacjenta zawsze jest problem, więc to są jednak takie czasami zabawne. To może wynikać z innej przyczyny. Przy szpitalnej poradni, i pamiętam pracując w Zabrzu, jak było, przy szpitalnej poradni jest taki ruch pacjentów, że człowiek stara się spełnić rolę, wiele ról, i konsultującego, i tego, który ogląda tu ranę, i który idzie do pacjenta, więc jakby jest bardzo duży natłok obowiązków w krótkim czasie i może dlatego to ten czas poświęcony pacjentowi skraca się. Nie dlatego, że człowiek nie chce tego czasu poświęcić i dedykować go jednej osobie, tylko dlatego, że po prostu natłok obowiązków i zadań jest bardzo duży. Podczas gdy takie popołudniowe spotkania są oczywiście w miejscach prywatnych, no bo szpital jest w tym czasie zamknięty, ale są takim czasem dużo spokojniejszym. Może z tego to wynika. Właśnie z tego natłoku zadań, które lekarz ma w ordynacji pracy, czyli w tych godzinach takich zwykłych. Jeden telefon dzwoni, drugi telefon dzwoni, tutaj ktoś chce, to trzeba załatwić, tamto. I nagle ten pacjent biedny siedzi i jest tak, no, spory czas oczekiwania. Pacjenci się denerwują, że czemu tego lekarza nie ma. No, on nie siedzi, kawy nie pije, on jest zajęty zupełnie inną pracą, więc tak na to spójrzmy może. Też panie Michale, to jest właśnie kwestia, co ja czasami powtarzam, że kwestia tego, że ten czas zależy, z której strony drzwi stoimy, prawda? Bo jeśli ktoś do nas idzie, prawda, i stoi na mrozie, to jemu się wydaje, że to jest długo. Jeśli my tutaj szybko gdzieś tam schodzimy, coś robimy, no to się wydaje, że to jest krótko. Ciekawym byłby eksperyment taki, gdyby te poradnie przyszpitalne były otwarte od 15 do 17, czy od 15 do godziny 19 i mogli tam przyjmować lekarze. Ciekawe, czy tempo i jakość tych usług byłaby taka sama jak właśnie w czasie ordynacji pracy, czyli 8-15. Myślę, że byłoby zdecydowanie lepiej, bo lekarz po prostu miałby więcej czasu. Pamiętam to ze swojej perspektywy. Ale też by był może bardziej zmęczony, prawda? Pamiętam to ze swojej perspektywy, bo ja zawsze starałem się tak zrobić, żebym raz na miesiąc był, czy raz na dwa razy w miesiącu był dostępny dla pacjentów zupełnie otwarty w poradni przy szpitalnej Zabrzańskiej. I muszę pani powiedzieć ze wstydem, że w bardzo wielu momentach mi się to po prostu nie udawało. A nie udawało dlatego, nie mogłem do tej poradni zejść, nie dlatego, żebym nie chciał, tylko dlatego, że po prostu był tysiąc innych rzeczy, które były w tym czasie do zrobienia. Więc tu mam do siebie żal, że jednak nie byłem tak sprawny organizacyjnie, żeby to dźwignąć, ale no nie byłem w stanie. No właśnie, panie Michale, bo tutaj rozmawialiśmy o różnych rzeczach, o tych takich bardziej poważnych i o tych mniej. Natomiast chciałam zapytać, czy pan doświadczył wypalenia zawodowego? Tak robiąc wszystko na 100%, przez dłuższy czas, nawet myślę, że pan na 120%, to czy to pana sięgnęło? Myślę, że po części tak. Po części tak, bo dziś widzę z perspektywy czasu, jak duży był to wysiłek. Oczywiście ta stała adrenalina napędza i człowiek jest w tym ciągłym takim biegu, co jest fajne i wydaje się być fajne, natomiast to w dłuższej perspektywie czasu mocno niszczy. Więc myślę, że tak. Myślę, że po części tak. No dobrze. Ma pan sam trójkę dzieci, a czy chciałby pan, żeby zostali lekarzami? To takie pytanie jest życzeniowe. Czy chciałbym? No ale też wie pan, jakie są koszty, wie pan, jakie są różne rzeczy. Ale medycyna jest tak szeroką gałęzią życia, tak szerokim spektrum różnych zabiegów, że trudno mówić o kosztach życia i jakiejś dedykacji. Można się realizować zupełnie inaczej. Więc czy chciałbym? Odpowiedź jest, chciałbym, żeby
dzieci robiły to, w czym są najlepsze i w czym czują się dobre i w czym czują się spełnione. Jeżeli obrałyby drogę lekarską, medyczną, super, fantastyczna ścieżka, wymagająca sporo empatii, poświęcenia dla pacjenta i nie spoglądania w portfel, a raczej spoglądania w stronę innego człowieka i dobra dla tego drugiego człowieka. Więc jeżeli taką drogę wybiorą, będę jedynie szczęśliwy, będę im bardzo mocno kibicował. Jeżeli by chciały pójść w stronę kardiochirurgii, nie, no, Boże, no trudno nagle powiedzieć, synu, nie idź tą drogą, bo będziesz miał naprawdę przesrane. No, byłoby to też sztuczne i nienaturalne, więc jeżeli tylko chciałby, to moim zadaniem jako rodzica, i każdy rodzic to powtórzy, byłoby sprawić, żeby ten człowiek się rozwijał, prawda? Czy będzie takim? No tak, wspieranie się zgadzam, natomiast no też pan zna te koszty, zna pan to właśnie takie pracowanie po wiele godzin, pracę, prawda, jakby też taką na silnych emocjach, w silnym stresie, więc no. Jednak dziecku się chce samemu, żeby dziecko miało łatwiej, więc... Nie, myślę, że pani z perspektywy rodzica i ja z perspektywy rodzica chcemy, żeby dziecko było szczęśliwe. Czy to szczęście jest osiągnięte, było łatwiej czy trudniej, to trudno nam ocenić. Myślę, że naszym zadaniem jest sprawić tak, żeby dziecko rozwinęło się do takiego poziomu, że jest w stanie samodzielnie podjąć decyzję, ja chcę iść w tamtą stronę, wiem jakie są koszty, wiem jakie są konsekwencje, ale chcę, bo będę spełniony, będę szczęśliwy. I to jest najważniejsze. Ale tak, żeby nie było tak łatwo, żeby nie było tak, że taniowo, panie Michale, no przychodzi do pana syn i mówi, no tato, chciałbym, się zastanawiam, no albo prawo, albo właśnie medycyna. No i co ja mam wybrać? Moja sugestia dla takich osób jest, czy dla mojego własnego dziecka byłaby taka, żeby, jeżeli jest taki dylemat, to żeby poświęcił chociażby wakacje. I tu moja rola jako rodzica, żeby poszukać poznajomych, podzwonić, popytać, żeby to dziecko mogło przez wakacje, czy dwa miesiące, spędzić miesiąc u prawnika w kancelarii i miesiąc w szpitalu jakimś X, żeby mogło zobaczyć, na czym polega jeden i drugi świat, jedno i drugie. Oczywiście miesiąc to jest bardzo krótko, ale takie spojrzenie na to, w charakterze obserwatora albo takiego zwykłego pomocnika. No niech przykładem będzie chociażby moja siostra Małgosia, która przez długi czas pracowała po prostu w kancelarii notarialnej jako pomocnik, gdzie jej rola polegała na tym, że nosiła dokumenty z jednej kubki na drugą kubkę, ale to sprawiło, że ona mogła ten świat podglądać, jej się to spodobało i poszła tą drogą. Więc ważne, żebyśmy dokonywali tego wyboru, wiedząc, no, czym to jest. I im wcześniej to dziecku zaczniemy nakreślać, tym łatwiejszy będzie ten wybór. Pokazując różne zawody, oczywiście możemy teraz powiedzieć, że no dobra, ja nie mam takich znajomości, jak to mogę dziecko do jakiejś kancelarii wprowadzić albo do jakiegoś szpitala. Nic bardziej mylnego. Jest tak bardzo wielu otwartych ludzi współcześnie, że pisanie maili do kancelarii, czy proszenie, czy pytanie jakiegoś znajomego lekarza jest naprawdę dość proste. I sam to wiem z perspektywy czasu, że były osoby na etapie szkoły średniej, które pytały po prostu dzieci, czy młodzież, o, przepraszam, nie dzieci, 18-latkowie, którzy wysyłali maile czy wiadomość na Facebooku, ja interesuję się medycyną, chciałbym kiedyś być chirurgiem, czy mogę przyjść pooglądać, jak ten zabieg wygląda? Mhm. Ale przecież to nie sposób powiedzieć nie do takiej prośby, to jest naprawdę... No, ale to same procedury, prawda, jak w jakiś tam sposób ograniczają, więc to znaczy ja w ogóle uważam, niezależnie od pana, ja też miałam taki pomysł kilka lat temu, uważam, że to właśnie w naszej edukacji jest takie słabe, że jednak troszeczkę albo znamy zawody takie gdzieś, którzy, no z tego naszego środowiska, prawda, albo mamy taką życzeniowość, że właśnie mimo wszystko gdzieś tam prawnik, lekarz kojarzy się z prestiżem, tak, ale nie widać czasami tego, jak to wygląda od środka i ja też uważam, że edukacyjnie świetny by był taki projekt nawet po szkole podstawowej, wybierając szkołę średnią, gdzie można po prostu gdzieś
no może nie z taką nawet wycieczką, prawda, ale nawet właśnie, żeby ktoś poopowiadał, czy zobaczyć, prawda, jak wygląda ta praca tak od wewnątrz. Myślę, że to by było takie... Tak, chyba w Irlandii jest taki system szkolenia, taki system edukacji, że dzieci czy młodzież może wziąć nawet cały rok wolnego na poszukanie swojej drogi przyszłej kariery. Bo im bardziej świadomi jesteśmy tego wyboru, tym bardziej zadowoleni będziemy z tego wyboru i bardziej spełnieni będziemy z tego wyboru. Tak, no i to jest jakby oczywiście, że taki młody człowiek, zresztą teraz też mamy takie czasy elastyczne, że no nie w Pana może tak zawodzie, ale generalnie gdzieś tam często się zmienia tą swoją ścieżkę zawodową i warto też zobaczyć, prawda, to jakby od wewnątrz, jak to, tak, tak, wygląda. Czy drzwi otwarte, bo są takie organizowane drzwi otwarte na uczelniach medycznych, czy to sprzyja? Po części tak, bo młodzież może podejść i zobaczyć, jak wygląda uniwersytet, jak wygląda jego oferta, natomiast to nie oddaje jednak zawodu. Dokładnie i to, no mówię, żeby jednak te wyobrażenia jednak konfrontować z rzeczywistością, a więc zresztą ja myślę, że to nawet takie projekty roczne, no to jakby to już jest jakby wyższa szkoła jazdy, ale właśnie nawet jeśli to były takie wycieczki sensowne, tak, w ramach tam tego, żeby poznać różne zawody, tak, no bo gdzieś tam to się dobrze realizuje w przedszkolu. Tak, tylko że organizacja z takiej wycieczki do szpitala byłaby raczej trudna do zrobienia i raczej wszyscy, połowa tej grupy byłaby raczej niezainteresowana, a druga połowa przeszkadzałaby w normalnym procesie funkcjonowania szpitala. Raczej odwrotnie, raczej takie inicjatywy, które wychodzą ze szkół, zapraszanie ekspertów do siebie, z wykładami. To jest cenna inicjatywa i tych inicjatyw pojawia się w naszym kraju coraz więcej. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w wielu takich wydarzeniach, kiedy właśnie dyrekcja szkoły zapraszała mnie z wykładem dla uczniów szkół średnich, czwarta czy trzecia klasa, żeby móc przedstawić, jak wygląda praca lekarza, na czym polega, jakie są wyzwania, co jest fajne, co jest niefajne, żeby tej młodzieży przedstawić różne perspektywy i mając może taki wzór lekarza jednego, drugiego, trzeciego, takiej i takiej specjalności, ale i wzór rolnika, wzór policjanta, wzór prawnika, czy wzór księdza też, to wiele, wiele można wtedy nagle w głowie poukładać i powiedzieć, aha, ja się bardziej tożsamię z tym, to może dla mnie jest lepsze niż tamta droga i wtedy eksplorować tą ścieżkę. No to prawda, to znaczy ja też uważam, że jakby te czasy, to znaczy z tym mamy szczęście żyjąc w tych czasach, że tak jak Pan mówi, jeśli ktoś jest kreatywny i bardzo komuś zależy, to jest w stanie jakby no więcej rzeczy, prawda, sprawdzić, zobaczyć i chociaż no właśnie gdzieś tam, ja miałam taki pomysł z moją prześnicą, no i przyznaję, że COVID nam trochę pokrzyżował te plany, bo jednak czasami to się zmienia. Panie profesorze, no przy Pana aktywnościach też aż trudno nie zapytać, czy ma Pan w ogóle jakikolwiek czas wolny, a jeśli Pan ma, to co Pan w tym czasie robi? Teraz mam sporo czasu wolnego, jestem z tego bardzo rad i aktualnie jestem w Nowym Targu, gdzieś nieopodal, na Podhalu, bo kończymy ferie, więc mieliśmy fantastyczny czas rodzinny na nartach, a tego czasu wolnego jest teraz troszkę więcej. To dobrze, bo też można go poświęcić rozwojowi i własnemu, i rozwojowi dzieci. Więc na wszystko przychodzi czas i na wszystko przychodzi pora. Ważne, żeby to dostrzegać, żeby ten balans potrafić zachować. I uczę się tego mocno, żeby jak praca ruszy znowu większą intensywnością, to żeby jednak miała ona pewien balans między tym, co dom, co ja, a co praca. A jeśli takie życie codzienne, no bo jednak jakiś tam urlop, ferie, wakacje, wszystko jedno, to jest taki trochę czas zupełnie inny od codziennego, a tak w codziennym życiu, jeśli Pan znajduje taką chwilę, albo na co Pan znajduje taką chwilę, że wie Pan, że to jest Pana chwila dla Pana albo dla rodziny, taka, w której Pan odpoczywa? Teraz trudno mi powiedzieć, teraz ten podział czasu jest mocno zaburzony, teraz jest mocno przesunięty w stronę rodzinną, więc... Ale odpoczywa Pan robiąc naleśniki, czy czytając książki, czy biegając? To,
Raczej pracując przy domu, to także mnie, taki element mojej pracy. Dom zawsze wiele wymaga, więc praca w ogrodzie jest takim miejscem, gdzie człowiek sporo czasu może spędzić. Tak, i chyba do tego się dojrzewa, prawda? Że to jest tak, że robi pan jakąś taką jedną rzecz i to widać, prawda? Więc to też jest ciekawa perspektywa. Panie Michale, a czym dla pana jest w ogóle sukces? To takie trudne pytanie jest, definicyjne, bo sukces to szczęście. A tym szczęściem jest zdrowie i szczęście innych, szczęście mi bliskich, więc sukcesem będzie dla mnie na pewno szczęśliwa rodzina i sukces moich dzieci. Więc świetna definicja. To tak. Bo jest taki sukces największy, największe szczęście. I sukces dzieci nierozumiany jako ich ogromny sukces finansowy albo sukces kariery. Oczywiście tak, ale sukcesem jest ich zdrowie i ich poczucie tego, że jednak są szczęśliwi w życiu. To proces wychowania jest trudny, więc jak to się uda, to będzie to sukces. No to prawda, to znaczy ja to tak nawet z własnej perspektywy patrzę, że z jednej strony jest mnóstwo możliwości, a z drugiej trzeba jednak selekcjonować, żeby dać dzieciom czas na takie typowe dzieciństwo, prawda? Żeby oni mieli tam troszeczkę chwilę, żeby się ponudzić, żeby właśnie z nami spędzić trochę czasu, żeby posprzątać, tak? Takie czasami nudne, trywialne rzeczy. I zagrożeń współczesnego świata jest dość sporo. Jednak ta otwartość, internet, który daje tak dużo możliwości, jest także źródłem pewnych zagrożeń, pewnych wzorców, które może nie chcielibyśmy, żeby nasze dzieci podłapały. Więc to wszystko jest niełatwe i ta rola rodzica jest chyba najtrudniejszą rolą, którą musimy w życiu odegrać. Ale najlepiej już zarządzania. Tak uważam, że ten zespół, że taki... Jest pewien problem, że ten zespół jest niewielki, bo dzieci jest ile? No jedno, drugie, trzecie, chyba że ktoś ma naprawdę cztery, czwórkę i więcej, to jest już duży zespół. No i problem jest taki, że jest taki zero-jedynkowy. No, jesteśmy tym coachem dla jednej czy dwóch osób, ale nasze błędy no nie mają szansy potem być skorygowane, no chyba, że mamy szczęście i mamy dzieci, które są młodsze 10 lat już potem, czy 20 lat, drugie pokolenie, ale no musimy się naprawdę nastarać, żeby zrobić to dobrze za pierwszym razem. Tak, tutaj nikt nas nie wyręczy, ale mówię, to jest taki, to trochę jakby chyba w tym się zgadzam, że to jest taki projekt życia, prawda, że jednak gdzieś na koniec dnia, tak właśnie. I chyba to jest fajne w tych czasach, że jednak jest taka większa świadomość tego, że czasami nawet właśnie ten prestiż, te pieniądze tego szczęścia nie dają, tak, tylko właśnie takie podstawowe rzeczy. Tak jest, absolutnie. Słucham? Tak jest, absolutnie. To nie chodzi o prestiż, o pieniądze, to chodzi o to, żeby wychować osobę, która jest radosna, szczęśliwa, która potrafi dać radość i nieść radość. Mm-hmm. A to tak jak pan mówi, to mi przyszedł do głowy taki żart, prawda, popularny, gdzie się mówi, że właśnie ludzie tacy zamożni wyjechali gdzieś na urlop, prawda, i tata mówi, no tak, ja ci pokażę, jak to właśnie, no bo dzięki temu, że my tak pracujemy, mamy te pieniądze, możemy wyjechać, prawda, pokażę ci, czym jest to szczęście. No i pojechali gdzieś tam, widzą codziennie rybaka łowiącego ryby, prawda, no i w zasadzie nic nie ma, goły i wesoły, je te ryby codziennie, no i po tym wyjeździe ten syn mówi do taty, no tato, dziękuję ci, ja już wiem, czym jest właśnie szczęście, spokój, no to jest to, że właśnie ten pan ma to cały rok, a my możemy tylko mieć przez no tego nie mamy. Więc kwestia tej perspektywy. To jest naprawdę dobre. No, ja też jestem wdzięczny losowi za to, co jest teraz, bo też moje dzieci młodsze, bo mój jeden syn ma 22 lata, 23 już zaraz jest dorosłym człowiekiem, ale ta dwójka 8 i 5 jest młodsza i one dorastały w czasach, kiedy mój status społeczny zdecydowanie się poprawił i mogę powiedzieć, że ten dobrobyt w domu był. Natomiast teraz w sytuacji takiej, kiedy jest trudniej, to
dla nich ta sytuacja się mocno także zmienia, co jest moim zdaniem super. Super dlatego, że nagle my z żoną też powiemy, wiecie, nie możemy dzisiaj iść na basen, bo wczoraj byliśmy na obiedzie, więc musimy troszkę oszczędzić na to, żeby pójść na basen za dwa dni. To bardzo uczy. Ja byłem wychowany w takim czasie, kiedy w domu nie było pieniędzy, kiedy ojciec cały czas pracował, wyjeżdżał za granicę, żeby te pieniądze zdobyć i bardzo ten czas cenię, bo pieniądz jest oczywiście bardzo pomaga, bo możliwości stają się nieograniczone. Można pojechać tu, tam, kształcić się w wielu innych miejscach, zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności, ale też w wielu przypadkach niestety psuje. Więc taki czas trochę skromniejszy jest ogromnym plusem i ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, że te dzieciaki, przynajmniej moje, mogą także nagle poczuć, że jest trochę inaczej w domu i trzeba tu z tego zrezygnować, z tamtego zrezygnować, dlatego, że jest tak, a nie inaczej i to na pewno ta nauka dla nich będzie dużo większa niż fakt, że one sobie pojadą gdzieś do Zanzibaru, na plażę będą biegać. Więc jestem bardzo z tego zadowolony. Panie Michale, to dziecko, prawda? Ja myślę, że dla niego jakby może bardziej ten lot samolotem niż ten Zanzibar, tak? W sensie tu plaża i tu plaża. Że dzisiaj jedziemy tu, dzisiaj jedziemy tu, dzisiaj jedziemy tam, prawda? Jestem jednak wszędzie i mam wszystko. Taką zabawkę. To nie o to chodzi. To znaczy tak, ale ja myślę, że właśnie to jest też takie ciekawe, że my to poruszamy, że właśnie to jest taka kwestia wyboru i tego priorytetyzowania później, prawda? Że jeśli my musimy wybrać między czymś a czymś, to wtedy się zastanawiamy, jeśli mamy coś podane na tacę, jest to zupełnie inne, prawda? Więc jakby, ale właśnie tak jak pan mówi odnośnie tego właśnie wybierania dzieci, to ja pamiętam, jak chyba w zeszłym roku poszliśmy z moimi do zoo i pamiętam, że też byłam taka zmęczona, było lato, było gorąco, prawda? I chodziliśmy i potem się pytam, prawda, jakie zwierzęta, co tam wam się podobało i tak dalej, i na koniec one mówią, że lody. Ja mówię, prawda? To jest jakby kwestia tego, co my myślimy, że jest dla dzieci ważne, a co tak naprawdę jest. I to samo zresztą dla dorosłych, prawda? Więc z czego, co nas bardziej cieszy, tak? Czy to nawet w domu. Tak? W tym doświadczaniu i uczeniu się świata ważnym jest, żeby dotknąć wszystkiego. To tak jak trochę z ciepłą, zimną wodą. Tak samo jak mamy dostatek, tak samo powinniśmy dotknąć niedostatku, żeby nauczyć się dostrzegać jedno i drugie. I to jest moim zdaniem niezwykle ważne. Panie Michale, a jaka jest właśnie taka największa życiowa albo zawodowa porażka? Tych porażek jest sporo i trudno mówić, która jest większa, która jest mniejsza. Jest sporo, sporo i naprawdę im częściej człowiek patrzy wstecz, tym mocniej je dostrzega. Oczywiście wyolbrzymia parę rzeczy się teraz i jakby ich postrzeganie jest inne, ale myślę, że tych porażek na przestrzeni mojej ścieżki zawodowej było sporo i mam na tyle siły i odwagi, żeby się przyznać, że tak było. Natomiast dla chirurga największą porażką zawsze będzie utrata chorego. To jest taka zawodowa porażka i tych oby było jak najmniej. A jakie ma pan plany na przyszłość? Przede mną sporo wyzwań i spotykamy się w takim momencie mojego życia, kiedy trochę stoję na rozdrożu, kiedy pojawiają się nowe perspektywy i nowe wyzwania. I o tych planach mocno nie chcę w tym momencie mówić. To znaczy wiem, że pan taką też sporą karierę robił za granicą, natomiast ja mam nadzieję, że właśnie też jestem taką lokalną patriotką i mam nadzieję, że jak najbardziej ten pana potencjał będzie jednak w Polsce wykorzystywany i tutaj kultywowany. Na pewno jedna z ścieżek, która jest rozważana, to ścieżka właśnie mocno polska i kontynuacja tego, co było wykonane, oczywiście w innym miejscu niż do tej pory, ale z takim samym potencjałem. Jest na to szansa, na to mocno liczę i
i zobaczymy, jak to się ułoży. Jestem pełen optymizmu, że będzie to naprawdę fajna inicjatywa, fajny pomysł i przede wszystkim takie miejsce, które można wynieść na mapie naszego kraju wyżej niż jest teraz. Ale jest też kilka innych ścieżek, które cały czas rozważam i zastanawiamy się wspólnie z żoną i z dziećmi, gdzie pójść, co zrobić. No tak, bo u pana to też jest kwestia tego, że to jest też zmiana, prawda, jakby całego świata, całej rodziny, więc tutaj musi być. Dla nas jest to zmiana. W każdym wypadku dla nas jest to zmiana diametralna. Wyprowadzka ze Śląska i przemieszczenie się gdzie indziej. Czy to będzie Polska, czy zagranica, tego jeszcze na tym etapie nie wiemy. Duża szansa, że to będzie Polska, ale patrzymy na to z takim sporym optymizmem. Znaczy ja też jako tutaj człowiek Polka mam nadzieję, że tutaj pan zostaje, trzeba rozwijać swoje jak najbardziej. No tak, ja też bardzo bym chciał, to dla mnie jest zawsze, ja czuję się mocnym patriotą, mocnym Polakiem i chciałbym to właśnie w kraju rozwijać i służyć polskim pacjentom, no ale czas jest taki, jaki jest. Taka rada, którą dostałem od wysoko postawionej osoby w państwie, lekarza, którego zawsze uważałem za wzór i z którym miałem przyjemność się spotkać może z 2 miesiące temu, powiedział: Michał, wiesz co, ja ci tak przyjacielsko radzę, ty wyjedź z kraju. No i tak wyszedłem z tego spotkania jak zbity pies, myśląc sobie, no na Boga, no tyle mówi się w tej polityce o tym, że jest niedosyt lekarzy, niedosyt dobrych specjalistów, a tutaj ja słyszę coś takiego, no to mnie trochę zbiło, ale powoli, spokojnie, trzeba mieć pewien także taki próg i pewną swoją ambicję. Tak, to też jest, panie Michale, to co zawsze profesor Bartoszewski powtarza, że nie zawsze to, co warto, się opłaca, to, co się opłaca, warto, prawda? Więc tutaj jakby no też musi być po prostu tam panu dobrze, ale mam nadzieję, że jakby z racji tego, jaki pan ma też podejście do pacjentów, do swojej pracy, no to jakby te przykłady muszą tutaj iść, tak? Więc to co pan sam powiedział, tak, że tych lekarzy też w Polsce trochę brakuje, tak? Więc jakby no nie... Lekarzy brakuje i nie po to człowiek realizował się w kraju, żeby i uczył się za granicą, żeby z tego kraju wyjeżdżać. Ja jestem jednak za tym, żeby tu zostać, żeby ten dług wdzięczności za chociażby tą bezpłatną edukację spłacać naszym pacjentom. No ale ja jestem chyba taki staromodny w tym myśleniu. No to ja też, to nie ma... To nie mam w tym nic złego, bo z moim zdaniem... Mało przedsiębiorczy, o tak, mało przedsiębiorczy powiem. To znaczy, to już też trochę rozmawialiśmy o tych pieniądzach, no te pieniądze są ważne, nie ma co czarować, prawda, bo dają perspektywy i nam, i też chociażby naszym bliskim, tak, czy komuś, ale no to też wiadomo, że gdzieś no, lepszy samochód jakby nie zawiezie nas dalej, tak, nie zawiezie nas szybciej, tak, jakby w korkach stoi tak samo, a więc też trzeba czasami tutaj na to patrzeć. Panie Michale, a śledząc pan tak tą swoją ścieżkę zawodową, jaką by pan radę dał sobie 15 lat temu? No bo kiedyś pan powiedział, że zrobiłby pan to samo, ale wie pan, że ten koszt jest makabrycznie wielki, tak? Więc jaką radę by pan sobie właśnie, jeśli pan mógłby się cofnąć w czasie? To takie jest pytanie trudne i niemożliwe. Nie ma tu odpowiedzi na to pytanie, bo gdybanie nic nie zmieni, nic nie wniesie. To takie raczej jest filozofowanie, czy ja wiedząc to, co wiem, dziś poszedłbym tą samą drogą. No, byłoby nieuczciwym wobec siebie i wobec innych, wobec pacjentów, którym służyłem, żebym powiedział, nie, ja bym obrał zupełnie inną ścieżkę. Pewnie poszedłbym tą samą drogą, ale nawet staram się tak nie myśleć. Staram się myśleć, co będzie do przodu, a nie to, co było do tyłu. To niewiele mnie pomogłoby w tym podejmowaniu decyzji. Czy 15 lat temu wiedząc, że to się stanie i tamto stanie, czy bym dalej tędy poszedł?
No to gdzieś zakładam, że było warto. Warto zawsze było, pewnie. To była fantastyczna droga i warto. Pewnie inne ścieżki też byłyby fantastyczne i równie dobre. Więc rozważanie tych bardzo, bardzo, bardzo wielu opcji chyba sobie zostawię na emeryturę już. Dobrze. Panie Michale, ja ślicznie dziękuję, że przyjął Pan zaproszenie tutaj do wywiadu i podzielił się Pan tak i sobą, i życiem, i takimi właśnie doświadczeniami zawodowymi, i tymi łatwiejszymi, i tymi trudniejszymi. Ja tak wspomniałam, no nadal mam nadzieję, że gdzieś tam tutaj będziemy się w Polsce ciągle właśnie widzieć i że będzie Pan miał możliwość właśnie rozwijania tego potencjału i wszystkiego tutaj w Polsce, tej swojej, dzielenia się swoją wiedzą, bo ma Pan ją ogromną po prostu. Także, a ze swojej strony zapraszam, bo właśnie Pan Michał ma też konto na LinkedInie, więc na Facebooku też na pewno ciekawe treści będą się pojawiać, więc jak widać, jest też bardzo otwartym człowiekiem, więc serdecznie zapraszam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za czas. Dziękuję ślicznie, do zobaczenia. Do zobaczenia.